Wszystko, co ważne w regionie. Radio Żnin FM. Rozpoczynamy rozmowę dnia na antenie Radia Żnin FM, a ze mną jest już pan Mirosław Wrzesiński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się, ażeby Was ostrzegać, trochę też nieco więcej wiedzy do tej głowy naszej włożyć. Szczególnie będzie to dzisiaj robił pan Mirek, bo to wszystko w związku z akcją, jaką strażacy aktualnie prowadzą. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Zgadza się, panie Mirku? Tak, oczywiście. Co to za akcja? Komu jest ona dedykowana? No i co chcecie przez tą akcję zmienić jako strażacy? Począwszy od 1 października obecnego roku, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wzorem lat ubiegłych rozpoczął kampanię społeczną Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Jest to kampania edukacyjna, informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatrucia tlenkiem węgla. Kampania ta głównie skierowana jest do administratorów budynków wielorodzinnych oraz zarządców tych budynków, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz wszystkich mieszkańców i stawia na bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, jak i całej Polski. Panie Mirku, myślę, że ten temat co roku właśnie w takim okresie grzewczym się przewija. Dlaczego ten czad tak zwany jest dla nas niebezpieczny? Przypomnijmy, że tlenku węgla niestety nie widać, nie słychać, ani go nie czuć. Corocznie w naszych domach i mieszkaniach powstaje, chodzi głównie o nasz cały kraj, kilkadziesiąt tysięcy takich pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, w których dochodzi do emisji właśnie tlenku węgla związanych z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Chciałbym tutaj tylko tak nadmienić, że w sezonie grzewczym 2017-2018 w Polsce doszło do 4343 pożarów, z czego 2660 osób zostało poszkodowanych oraz 71 osób straciło życie tylko przez tlenek węgla. W naszym powiecie odnotowaliśmy 10 takich zdarzeń związanych z obecnością tlenku węgla w naszych domach. 9 osób zostało poszkodowanych i jedna osoba niestety zmarła. Było to w miesiącu marcu 2018 roku w Rogowie przy ulicy Kolejowej. Tutaj mówi pan, że czad oszukuje te nasze zmysły, ale czy są jakieś takie nasze reakcje organizmu, które mogą świadczyć o tym, że jednak ten tlenek węgla w naszym pomieszczeniu, w naszym domu, mieszkaniu się znajduje? Wynika to z tego, że nasz organizm niestety nie przyswaja tlenku węgla jako nasz żywy organizm. Objawy, jakie mogą świadczyć o obecności tego tlenku węgla w naszym powietrzu, to oczywiście ogólne osłabienie, bóle głowy, przyspieszona czynność serca, duszności oraz senność. Gdzie należy szukać źródła tego tlenku węgla? Zazwyczaj jakie to są miejsca, gdzie ten czad powstaje? No, głównie wydobywa się to przez nieszczelności przewodów kominowych. Gdy mieszkania opalamy drewnem, węglem, gazem lub olejem opałowym, a przewody kominowe są powiedzmy niesprawne, czyli są uszkodzone, może dojść do właśnie przedostawania się tlenku węgla do naszych pomieszczeń, w których mieszkamy. I to mogą być nieszczelności, braki konserwacji, w tym czyszczenie takich przewodów, wad konstrukcyjnych. Niestety często się zdarza, że kominy są w bardzo złym stanie. I też jednym z takich właśnie wadliwych działań może być niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych drzwi i okien w związku z wymianą starych na nowe. Panie Mirku, ale to, że my musimy dbać o te przewody kominowe i inne miejsca, to też chyba tego od nas wymaga prawo, prawda? Tak, oczywiście. Prawo jednoznacznie określa, kto powinien w jaki sposób i ile razy w ciągu roku przeglądać czy też czyścić przewody kominowe.
Jest to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, czyli węgiel i drewno. 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym. Co najmniej raz w miesiącu, jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. I co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Przypomnijmy, że przewód wentylacyjny ma taką właśnie zaletę do siebie, że odprowadza nam powietrze z pomieszczeń mieszkalnych, czyli wymienia nam to powietrze na czyste. Czy nasza świadomość jako użytkowników wzrasta? Czy jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że jeżeli nie wykonamy pewnych czynności na początku tego sezonu grzewczego, to czy może wiemy, czy zdajemy sobie sprawę, że to może skutkować zagrożeniem naszego życia lub zdrowia? No oczywiście, nie dostosowanie się do tych przepisów, czyli nieczyszczenie przewodów kominowych, powoduje tym, że przewody się po prostu zatykają. Rozpalając w piecu dym niestety nie wydostaje się przewodem kominowym, tylko cofa się do wnętrza mieszkania. Na terenie powiatu żnińskiego w ubiegłym sezonie grzewczym odnotowaliśmy 32 pożary sadzy w kominie. Jak na nasze tutaj warunki powiatu żnińskiego, to jest to znaczny wzrost z latami poprzednimi. W tym roku, czyli praktycznie od września tego roku, jeszcze przed rozpoczęciem, powiedzmy, tego sezonu grzewczego, odnotowaliśmy już 2 takie zdarzenia z pożarami sadzy w kominie. Przypomnijmy, że dziś rozmawiam z kapitanem, panem Mirosławem Wrzesińskim, rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Wcześniej mówiliśmy o czadzie. Co należy zrobić, żeby uniknąć tego zagrożenia czadem? Bo przypomnę, że wszystko też w temacie tej akcji, którą prowadzicie, Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Jedno to zadbać właśnie o przewody kominowe, wentylacyjne i spalinowe. A drugą taką sprawą, którą byśmy rekomendowali jako Państwowa Straż Pożarna, jest instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Należy zwrócić uwagę też na to, że czujka nie zastąpi nam wykonania przeglądu technicznego komina, przewodu kominowego i wentylacyjnego. Należy utrzymywać czujkę we właściwym stanie. Jeśli jest taka potrzeba, należy w niej wymieniać baterie, gdyż czujki te są zasilane bateriami paluszkowymi. Okres użytkowania takiej jednej czujki mieści się w granicach 5 lat, ale też każdy producent określa długość działania takiej czujki, która może być używana bezpiecznie w naszych domach i mieszkaniach. A Państwowa Straż Pożarna, jeśli jest taka potrzeba, gotowa jest udzielić pomocy osobom, które zwracą się do nas z taką prośbą o zamontowanie takiej czujki. Tutaj określił pan długość użytkowania takiej czujki, a my wszyscy, jak to Polacy, zapytamy, ile taka czujka kosztuje. No to wszystko też zależy od producenta. Z tego, co widziałem tutaj u nas w sklepach w Żninie, około 70 do 100 zł taka czujka kosztuje. Mhm. Powiedzmy też, jaka jest zasada działania takiej czujki. Ta czujka jest jakby w stanie pobudzonym cały czas. Gdy jest czyste powietrze, ona cały czas monitoruje to powietrze. W momencie zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia, czy też dojdzie do wydobywania się dymu, czy też właśnie tego tlenku węgla, czujka w sposób bardzo dynamiczny i taki ostry, akustyczny dźwięk wydaje, ostrzega nas o tym, że coś jednak się w naszym mieszkaniu dzieje.
Czy to jest dobre myślenie, że jeżeli kończy się zima, to my tą czujkę możemy wyłączyć, nie trzeba uzupełniać tych paluszków? Czy tak powinno być? W pomieszczeniach, gdy nie będziemy, a czy w mieszkaniach, czy w domach jednorodzinnych, jeśli już nie będziemy używać właśnie komina, czyli proces palenia będzie odłożony do następnej zimy, można taką czujkę po prostu wyłączyć, odłożyć w bezpieczne miejsce, żeby się nic z niej nie stało i przed rozpoczęciem sezonu grzewczego znowu możemy ją uruchomić i ona będzie działała dalej. Panie Mirku, a w momencie, kiedy być może, nie wiemy, czy trafiliśmy dobrą czujkę, czy ona działa, należy to sprawdzić, a jeżeli ona nie zadziała, to co wtedy? Jeszcze się nie zdarzyło w naszej tutaj obecnie w naszym działaniach, żeby czujka, którą ktoś ma zamontowaną, czy to czujka dymu, czy czujka tlenku węgla, nie zadziałała. Przeważnie one działają, także możemy, powiedzmy, swobodnie mu zaufać. Wykluczyć to, że czujka nie zadziała. A w momencie, kiedy czujka działa, piszczy, to dzwonimy? W momencie, kiedy czujka wyda ten piskliwy głos, ostrzeże nas o tym, że coś jednak się wydarzyło, w takim przypadku należy jak najszybciej przewietrzyć mieszkanie, wyjść z tego mieszkania z wszystkimi mieszkańcami, którzy przebywają, wezwać straż pożarną i poprosić o pomoc lekarską. Tutaj myślę, że warto też wspomnieć o działaniu OSP Górki Zagajne, które takie czujki czadu zakupiły swoim mieszkańcom w Górkach Zagajnych. Właśnie to jest dobry chyba przykład na to, żebyśmy coraz częściej takie urządzenia mieli we własnych domach. No, oczywiście, jeśli nie jesteśmy pewni swoich przewodów kominowych, czy też wentylacyjnych, rekomendujemy dla własnego właśnie bezpieczeństwa zakupienie takiej czujki, gdyż myślę, że nasz dom jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się jednak najbezpieczniej, a życie nam pokazuje niekiedy całkiem co innego. Ale myślę, że ze żnińskimi strażakami można czuć się bezpiecznie, w razie co można do nich się zgłosić, oni też pomogą. No, a tak, oczywiście. Panie Mirku, ale zanim zakończymy naszą rozmowę, to jeszcze zapytam o te aspekty waszej pracy, kiedy nie mówimy tutaj o czujkach, o tym czadzie, ale już wtedy o ogniu, o pożarach, które są związane też niejednokrotnie z tym, że rozpoczyna się ten okres grzewczy w naszych domach. Właśnie gdy rozpoczyna się okres grzewczy, dostajemy wezwanie o pożarze, czy też zadymieniu w budynku mieszkalnym. Bardzo często zdarza się, że po dojeździe na miejsce okazuje się, że pożar najczęściej wybucha właśnie w kotłowni, tam gdzie jest umiejscowiony piec centralnego ogrzewania. Głównym takim jednym może problemem największym, który my to zauważamy, to jest ilość nagromadzonego właśnie materiału palnego na piecu, przy piecu, obok pieca. W momencie, gdy dochodzi do jakiegoś rozszczelnienia, wybuchu z pieca czy wyrzutu właśnie płomieni, bardzo często wtedy dochodzi do pożaru właśnie tych nagromadzonych materiałów palnych, no i wtedy występuje zadymienie i pożar jest gotowy. Mhm. Często też słyszymy o tym, że ten ogień wybucha nam z tego pieca, a to czasami się dzieje przez to, że używamy nieodpowiednich substancji do rozpalania w tym piecu. Tak, dokładnie. Bardzo często się zdarza, że powiedzmy, przypchany jest przewód kominowy, nie ma tego cugu, komin dobrze nie ciągnie, chcemy sobie szybko rozpalić w piecu, podlejemy jakąś substancją łatwopalną. Benzyną chociażby. Można benzyną. Znaczy, no nie powinno benzyną. Nie powinniśmy rozpalać w ten sposób, oczywiście, ani benzyną, ani żadnymi rozpuszczalnikami. No i niekiedy też zdarzały się takie pożary, że po prostu po podlaniu paliwa właśnie w piecu i podlaniu benzyną, czy też inną substancją łatwopalną, dochodziło po prostu do wybuchu i osoby, które rozpalały, były poszkodowane oraz dochodziło do zapłonu tych materiałów palnych przy piecu.
Mhm. Powiedzmy też, czym nie należy gasić różnych tego typu substancji, które nie są drewnem, a są na przykład jakąś właśnie benzyną, czy farbą, lakierem? Do tego właśnie pożarów, właśnie substancji ropopochodnych, jak benzyna, rozpuszczalniki, najlepszym właśnie takim środkiem gaśniczym są gaśnice proszkowe, które potrafią w łatwo i w bardzo szybki sposób ugasić taki pożar. Tutaj, jeżeli mówimy o gaśnicy, to jako kobieta chcę zapytać, jak taką gaśnicę uruchomić, bo kiedyś słyszałam chociażby w odniesieniu do gaśnicy samochodowej, że taką samochodową gaśnicę trzeba rzucić o ziemię. Co z taką proszkową gaśnicą, żeby ona zadziałała? Czy to prawda? Chodzi o taką kwestię. Jeśli w samochodzie wozimy gaśnicę proszkową i ona jest nieużywana przez X lat, czyli nie jest ten proszek, który znajduje się w środku, wzbudzany czy też wymieszany, on po prostu potrafi się osadzić, zbrylić i niestety takiej gaśnicy nie użyjemy. Po użyciu wyleci z niej tylko gaz, który powoduje wyrzut właśnie środka tego proszku z wewnątrz gaśnicy, gdy jest on w stanie, powiedzmy, sypkim. A jeśli ten proszek w tej gaśnicy jest zbrylony, to niestety takiej gaśnicy już nie użyjemy. Mhm. Co jakiś czas powinno się taką gaśnicę wziąć do ręki i tak jak butelkę z wodą, żeby wymieszać sobie na przykład sok, kilka razy poruszać i wiemy, że ten proszek w tej gaśnicy będzie się przesypywał, czyli wszystko jest gotowe do użycia i wtedy można na pewno. Chociaż też powinniśmy wykonywać odpowiednie przeglądy techniczne tych gaśnic. Tak, oczywiście. Powinniśmy co roku taką gaśnicę dać do sprawdzenia, czy oczywiście przez osoby upoważnione do tego, żeby sprawdziły, czy ten proszek właśnie nie jest zbrylony wewnątrz, czy nadaje się jeszcze do użytku, no i czy wszystko z taką gaśnicą jest w porządku. Panie Mirku, jeszcze jedno moje pytanie. Czy wy uczycie młode pokolenia tego, jak dbać o swoje życie i zdrowie? I co z waszą salą, która miała gdzieś tam powstawać w zapleczach waszej nowej komendy? Sala właśnie Ognik powstaje w naszej komendzie. Prawdopodobnie w miesiącu grudniu nastąpi oddanie do użytku tej sali. W tej sali będziemy uczyć właśnie młode pokolenie, czyli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym klasy 1-4, jak bezpiecznie przebywać w swoim mieszkaniu, co zrobić, gdy zobaczymy pożar, jak zareagować i na pewno dzieci wyniosą z naszej nauki dużo dobrego. My również zachęcamy do tego, żeby tej nauki sporo wynieść, bo informacje na temat kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa znajdziemy także na stronie internetowej Waszej komendy. Tak, na stronie internetowej naszej komendy znajdziemy właśnie opis naszej całej tej akcji informacyjno-edukacyjnej odnośnie tego tematu Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Tak samo można to znaleźć na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej, także gdzie kto by chciał poszukać, na jakiej stronie, można wejść, poczytać. W razie pytań można do nas zadzwonić. Jeśli będzie taka potrzeba, pomożemy zamontować czujkę, wytłumaczymy, jak o nią dbać i myślę, że nie dojdzie więcej do żadnych większych tragedii. Szczególnie zanim zacznie działać ognik, to zachęcamy rodziców, żeby też dzieci uświadamiać. Tak, oczywiście. Moim i Państwa gościem w rozmowie dnia na antenie Radia Żnin FM był pan Mirosław Rzesiński, kapitan Mirosław Rzesiński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. To, co ważne w regionie. Radio Żnin FM.